Eurowybory już wkrótce. I teraz tak, następuje podsumowanie tych czterech lat. Jak pan podsumowuje te swoje 4 lata? Co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić? Jak ocenia pan tą sytuację w Europarlamencie? Czy to była dobra decyzja? Byłem członkiem grupy politycznej konserwatystów i reformatorów. To jest grupa polityczna, która zrzesza polityków polskich, brytyjskiej partii torysów, konserwatystów, czeskiej partii konserwatywnej ODS i kilku mniejszych partii. Myślę, że to było dobre polityczne towarzystwo, w którym te rzeczy, które są dla nas najważniejsze, czyli gospodarka, czyli jak najmniej regulacji w Unii Europejskiej, czyli walka z wszystkimi absurdalnymi regulacjami unijnymi, udawało się podnosić. No nie wiem, choćby ostatnio kwestia wędzenia szynki, to jest sprawa, w którą jak się zorientowałem, że rząd w Polsce to zawalił, bo to rząd zawalił tak naprawdę, nie współdziałając odpowiednio z Komisją Europejską, to zawsze w takich sytuacjach była ta ostateczna instancja parlament, żeby w parlamencie w tej sprawie próbować coś zrobić i w to się angażowałem, czyli w takie sprawy, powiedzmy, które mają dla naszych między innymi przedsiębiorców duże znaczenie. Znaczy mi się wydaje, że to jest najważniejsza sprawa, żeby zrozumieć, że Unia Europejska i jej instytucje, czyli na przykład Parlament Europejski, nie są dla jakichś abstrakcyjnych celów, tylko są dla takiej codziennej pracy także osób w Grudziądzu, osób w Kutnie, osób, które nie zajmują się codziennie integracją europejską. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj tak dużo już regulacji, tak dużo praw powstaje na poziomie europejskim, że powstaje pytanie, czy my na przykład jako Polska umiemy z tego skorzystać, czy przypadkiem, tak jak było z tą szynką, nie popełniamy podstawowych błędów, które są na niekorzyść naszych przedsiębiorców. Także te wszystkie sprawy związane z produktami regionalnymi, te sprawy związane z taką codzienną relacją naszych obywateli z Unią, reagowałem i tych można by tu dłużej mówić o szczegółach, prawda? Drugi taki obszar spraw, który mnie interesował, to prawa i wolności. Do prawa i wolności obywatelskie, szczególnie w kontekście praw chrześcijan. Ostatnie 5 lat to był czas zwiększonego, ogromnie natężonego prześladowania chrześcijan w różnych częściach globu. Chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą. To jest często kwestia interweniowania, walki o jakąś chrześcijankę, która jest poddawana torturom, o jakiegoś pastora, który jest w więzieniu. Bardzo konkretne sprawy, gdzie działanie dyplomacji europejskiej może pomóc, ale żeby dyplomacja europejska często zadziałała, musi być stymulowana, musi być to ciągłe pytanie od posłów parlamentu, co żeście zrobili, jak to robicie. Ja myślę, że dla wielu takich sytuacji byłem jednym z takich po prostu swego rodzaju pogotowiem interwencyjnym. I trzeci zakres działań to jest polityka zewnętrzna Unii, tam gdzie to jest ważne dla polskich interesów, czyli przede wszystkim polityka wschodnia. Jest pan kojarzony bezpośrednio właśnie z polityką wschodnią. Ukraina, Rosja, Gruzja, polskie interesy. I czwarty obszar, całkiem praktyczny, część swojego budżetu przeznaczyłem, dużą część przeznaczyłem, na fundusz stypendialny dla polskich i od naszych sąsiadów też byli reprezentanci, studentów, żeby mieli taki miesięczny, płatny staż, nie za darmo, żeby nie mieli poczucia, że są wykorzystywani, płatny staż w Parlamencie Europejskim, który myślę wielu pomógł. Ponad chyba 70 osób było u mnie na takim stażu z polskich uczelni. Podpisałem umowy z kilkoma uczelniami wyższymi. To był duży projekt, który był bardzo trudny także dla mojego biura, no bo trzeba było co miesiąc praktycznie od nowa kolejne osoby wprowadzać. Ale te dziesiątki osób, które miały okazję pracować przez miesiąc ze mną, myślę, że dla nich to jest zawodowo bardzo ważne doświadczenie, które pomoże im w różnych innych sytuacjach, pomoże im także w szukaniu pracy. No pomyślałem, że jeżeli mam ja możliwość, to nie jest ogromna możliwość, ale też powinienem się osobiście włączyć w to, o czym tak dużo się dzisiaj mówi, czyli bezrobocie młodych. Takie gwoździe w przyszłej kadencji, punkty odniesienia. To, na czym teraz skończyliśmy. Bezrobocie młodych, sprawy społeczne w Unii Europejskiej. Polska jest tutaj zapóźniona, powinniśmy promować najbardziej efektywne sposoby walki z bezrobociem młodych. Tym chciałbym się zająć w przyszłej kadencji. Dobrze, dziękuję.